tak bardzo ostatnio skupiłem się na samym człowieku kozie, że no nie zwróciłem uwagi na dosyć istotny szczegół. A mianowicie pewnie pamiętacie taką pseudo bramę, przez którą na początku przechodziliśmy. Otóż okazuje się, że to nie jest zwykła brama. Powodacie mi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Do You Copy 2, czyli Graceful Tales The Leeds Murder. Wracamy do gierki, ale popatrzcie na to. Tutaj cały czas była jedna rzecz, której nie zauważyłem. Nigdy, odkąd zginęliśmy, nie postanowiłem odwrócić się i zobaczyć, co jest tutaj. A okazuje się, że faktycznie mamy tutaj jakiś portal, który bardzo możliwe, że gdzieś nas doprowadzi, bo albo i nie? Sekundka. Co jest w takim razie? Patrzcie, możemy przejść tędy? I jeszcze raz tędy? Ty, to nie mów mi, że to jest portal w to samo miejsce tak naprawdę. Niemożliwe. Aha. No to fajny portal, Przemek, fajny. Co my w ogóle mamy? Bo tak naprawdę endingu jako tako nie było, bo nie doszedłem nawet do napisów końcowych. Ale jeżeli chodzi o szukanie UV, to nie bez powodu my to UV dostaliśmy na początek ponownie. Tu widzicie, wszystko jest w UV odświetlone, ale to chyba... To chyba akurat nie miało znaczenia, mi się wydaje, bo to jest po prostu białe. Ale... No większość tych skał w jakiś sposób jest podświetlona. Ale ta... Wyjątkowo dziwnie. Czekajcie, czy ja na początku poprzedniego filmu nie próbowałem podnieść tej skały? Czy próbowałem tą podnieść? Nie, no ewidentnie którąś... O, tą chciałem podnieść. To gdybym podniósł tą na samym początku, to pewnie by to inaczej wyglądało. Dostaliśmy nowy klucz i to nie jest klucz akurat do tych drzwi. My potrzebujemy klucz jeszcze raz do tych drzwi. Tutaj sobie wbijamy, jak do siebie już tak naprawdę. I teraz tak, zaczynamy całą naszą zabawę. Ponieważ jeżeli teraz użyjemy sobie tego tutaj, to nam się to spali. O czym dowiedziałem się dosyć późno, mimo tego, że duch bardzo szybko nam o tym powiedział. Teraz tak, tutaj mamy do jednej szafeczki. I teraz tak, pytanie jest jedno, czy w tym pianinie mamy już wszystko zrobione? Bo z tego, co mi podpowiedziano, to prawdopodobnie nie. Rozpalmy sobie oczywiście ognisko, bo trzeba wszystkie te rzeczy, które mamy, w jaki sposób przerobić, bo jak pierwszy raz dawaliśmy tą jakby ofiarę, to czegoś nam brakło, a dokładnie mówiąc, musimy każdy z tych przedmiotów najpierw dać normalnie, no mniej więcej tak jak dałem ostatnio, a za drugim razem musimy zrobić to tak, by... Jest! Z latarką mam zawsze problem, zawsze daję na dwójkę, żeby ją mi pokazało. Ale teraz tak, wracając... Dostaliśmy klucz do czego? Do tego, okej. I tutaj mamy kolejny klucz. Yellow Cabinet Key. I mamy tutaj kolejną notatkę o tym, że ktoś wysłał wiadomość do pani jeziora. O tym, że nie musi się już martwić Alice. I została z niej tylko kupa kości i tak naprawdę nic więcej. Zajmę się tym wszystkim. Jedne, czego potrzebujemy, to naczynia. I domyślam się, że naczynia w sensie mnie. Dobra, to teraz tak, zobaczmy, czym się to różni. I musimy sobie otworzyć teraz przejście, czyli jest tak. Tutaj dwa losowe i dwa góra-dół. Okej, okay. Zapamiętam na pewno. Tak, jest góra, jest dół. Tutaj było to, a tutaj było to. Nie, chyba na odwrót. Jeszcze raz. O, tak, tak było. I w takim razie tak, tutaj mamy karteczkę zabraną. Mamy naszego kruka, w którym coś jest. I my za pierwszym razem, jak go dajemy do tej wody, to mi się wydaje, że to coś tracimy.
Kolejna kartka. Nadzieja działa tylko wtedy, kiedy ona traci całą nadzieję. To pani jeziora chciała dać mi do zrozumienia. Nie możemy po prostu zapieczętować Alice. To nie byłoby wystarczające. Zawsze będzie próbowała odszukać swojej drogi powrotnej, ponieważ wierzy, że ma szansę utrzymać panią jeziora zamkniętą. Ale mam pewien plan. Pani jeziora to przewidziała i jestem teraz jej instrumentem. Musimy ją złamać. Musimy sprowadzić ją blisko do dotarcia do jej celu, a później go jej zabrać. I znowu, dopóki nie będzie w niej już siły do walki. Wtedy moja pani będzie wolna. Okej, coś nowego dostaliśmy. I jeszcze jedna karteczka. 1918, Filip nie żyje. Eurydyka przyniosła ich wielu złych, krzyczących. Czy my tego nie czytaliśmy już? Miałem jakieś takie dziwne wrażenie, że coś podobnego już czytaliśmy. Dobra, to teraz tak. Co my mamy? Aha, jeszcze musimy odblokować tylko pianinko. Tutaj jest tak, tu jest tak. Tu jest ten ziomek. Tutaj dajemy. No nie to. Tylko to. I mamy nasze pianinko. I otworzyła nam się w końcu ta czaszka. I teraz pytanie, co z samą czaszką mamy zrobić, nie? Bo to jest jedyna rzecz chyba, której jeszcze dobrze nie ogarnąłem. Chyba. Właśnie, zobaczmy, co to jest, bo dostaliśmy wpis. Tu jest furia. Nie, to widzieliśmy coś podobnego. Tu? Teraz czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Goatspool, Silverling, Dead Crow, Music Box, Wax Doll, Old Journal, Piano. Zobaczmy w ogóle, co to za przedmiot. To jest dziwna ciecz, która specyficznie pachnie, jest zimna w dotyku. No, jak tutaj nie ma ogrzewania. Zobaczmy teraz tak, po kolei. Lecimy. Najpierw odzyskujemy pierścień, który jest w środku. I spróbujemy wszystkie te przedmioty ogarnąć tak, żebyśmy mieli je przerobione, bo do tej pory nie miałem żadnego przerobionego. Oczywiście zabieramy ze sobą pozytywkę. Musimy sobie ją otworzyć. Mamy to. Tylko coś mi się chyba źle wyświetliło, tak mi się wydaje, ale tego już nie musimy drugi raz używać. No nie wiedzę, będziemy mieli teraz cały czas to. O, już tego nie mamy, na szczęście. Słuchajcie, tutaj coś jeszcze jest? Aha! No to mamy coś nowego. Mamy kolejne nuty. Dostaliśmy róg, który jest kolejną częścią. Goldhorn. Czuję się, jakbym był ciągnięty w tak wiele kierunków. Gdy trzymam w ręku ten róg, tak jakby takie dziwne uczucie niepokoju. Ej, my możemy tym złamać jakiś zamek? Czy ja coś źle zrozumiałem znowu? Ten tutaj? Czekajcie. Nie, to nie o to w tym chodziło. Ale tak, spróbujmy wlać tutaj może tą ciecz. Dobra, i teraz my do tej cieczy dajemy kruka, tak podejrzewam. Wygląda
inaczej. Uwaga, bo tam to się znowu zbugowało. Dostaliśmy oko, które było kiedyś w kruku. No ale teraz tak. Mamy dalej chleb. Chleb, jak gdyby nigdy nic. Dalej sobie tutaj może być. Wiecie co? Sprawdzę jeszcze raz. Ten portal. Czy on nas gdzieś zabierze, czy dalej będziemy w tym samym miejscu, bo mimo, że przez niego przechodzimy, to może się okazać, że mamy dwa jednocześnie takie same domy, no bo to wygląda dziwnie, nie powiecie mi, że nie. Odwróciłem się, patrzę, portal. No, wydaje mi się, że jesteśmy cały czas w tym samym miejscu. To teraz tak. Co robimy z rogiem? Bo za każdym razem nie chcę dostawać podpowiedzi od ducha, bo to się skończy dla nas tylko tym, że będziemy mieli to do przejścia jeszcze parę razy, bo chyba, że ta czaszka nie powinna być tą ofiarą. Ja już się trochę w tym pogubiłem, a tak w ogóle? Coś tu jeszcze było? Nie, nie, nie. To przejrzyjmy wszystko, co mamy. Mamy to. 2, 3, 4, 5. Nie, no to mamy 5 rzeczy. Tylko problem jest z pozytywką znowu, która postanowiła się chyba zaciąć. No nie wiem, czy teraz to coś zmieni. Jakkolwiek. Te drzwi mnie zastanawiają cały czas. Bo wszystko praktycznie mamy. Dobra, dajmy to oko. To jest numer 2. No i zostały nam jeszcze. To na pewno też trzeba dać. I to. Mam nadzieję, że się nie złaguje ten łańcuszek teraz. I widzicie, i znowu nie da się uciec. Czyli znowu coś źle zrobiłem teoretycznie? No bo nie wiem, czy teraz duch mi znowu coś źle podpowie, czy co? No i dlaczego ten chleb tutaj mamy? No i znowu mamy oczywiście tutaj to. No jeszcze poleciałem za scenę. Super. Nie widzę nic. Człowiek koza. Ponownie nie zabija. Ale dlaczego znowu? Do tej pory zrobiłem to chyba z 4 razy, tak naprawdę, więc postaram się zrobić to teraz jak najszybciej się da, ale po kolei mniej więcej, żebyście też widzieli, o co tutaj biega. Zbieramy wszystkie klucze na początek, bo to jest chyba najprostsze. Dostajemy na początek te nutki, później dostajemy kolejne nutki, yellow cabinet key. Oczywiście mamy, tutaj zapamiętujemy kombinację, czyli mamy dół i dwa te same symbole po tamtej stronie. Teraz mam nadzieję, że będzie bez żadnego kichania. Tu mamy tu. Tu mamy tu. Otwieramy. I bierzemy tak, kruka oczywiście, tak jak ostatnio. Zabieramy ze sobą wodę święconą, bo teraz tak, jedną rzecz trzeba zauważyć, że wszystkie te przedmioty do tej pory miały inną symbolikę. Na przykład jak się temu przyjrzymy, to on ma inny symbol. My musimy mieć jeden konkretny symbol prawdopodobnie cały czas, żeby to w ogóle działało. Więc teraz lecimy... W ogóle mam ten dług.
Ten róg mam ja. Okej. Okay. Czekajcie, czyli... Niektóre rzeczy z poprzednich prób przechodzą dalej. Chciałem tylko zauważyć tyle, nie? Po kolei. Najpierw to. I teraz, nie wiem, czy tutaj to dobrze będzie widać na tym kruku. On też tutaj ma inny symbol niż powinien mieć. Nawet jakbyśmy go zamoczyli wtedy w tamtej dziwnej wodzie, to też byłby inny symbol. Prawdopodobnie, nawet już nie pamiętam, jakie tam był konkretnie, ale... Teraz tak, tutaj mamy ten symbol. Na rogu mamy ten symbol. Tu mamy inny symbol, ale... Dostaniemy jeszcze raz? Nie będę musiał iść do... Do tej? Nie, nie ma tego. W takim razie muszę i tak jeszcze raz iść po ten music box i po klucz do niego. Po kolei, żebym się teraz nie pogubił. Tutaj mamy kolejne nutki, tutaj mamy sheddorki, czyli wszystko, co należałoby tutaj mieć. I jeszcze jedna sprawa, szukam jednej notatki, bo gdzieś mi się zgubiła. A gdzieś była. To muszę zobaczyć w dzienniku, czy na pewno wszystkie możliwe notki tutaj mam. Tu oczywiście speedrunning. Tu mamy te krzywe. Tu jest ten potrójny. Tu jest ta piątka. Tu jest ten dół. Jeszcze myślałem, że to, co jest na pianinie, będzie faktycznie tą prawdziwą, jakby... Moment, a... Otworzyło nam się jedno, że ja róg już mam. Moment, ale mam na szczęście wszystko, także luźno, bo... Zapisuje nam się niektóre rzeczy, ale niektóre rzeczy i tak trzeba dwa razy otwierać, jak na przykład jeszcze to trzeba otworzyć, trzeba do tego mieć ten klucz specjalny. Tutaj oczywiście otwierać, halo. Dobra. Trzeba jeszcze otworzyć odpowiednią. Okej, okay, niby działa. Teraz tak, czy my mamy już wszystko, czego bym potrzebował? To mamy otwarte. Okej, okay. Aha, jeszcze ten ludzik. I jeszcze jeden klucz musimy mieć. To się niech rozpala. To się niech przepala. To zbieramy. To mamy tutaj, bo nam zależy na tym, który jest zamknięty. I teraz tak. To jest ten, którego trzeba otworzyć. Bo dostajemy dodatkowy przedmiot, który również ma inny symbol. Bo widzicie, oko ma teraz ten sam symbol. Tutaj mamy ten sam symbol. Tu nie mamy nic. Chciałem zauważyć. Więc wkładanie tego rogu, znaczy jest jakiś symbol, jak widać. Ale to też nie ten. Więc to nie jest to, czego potrzebowaliśmy. Potrzebujemy tego rogu. Potrzebujemy tego numer 2, numer 3, numer 4. Znaczy, przynajmniej jeżeli chodzi o itemki, których trzeba tam będzie użyć. Teraz jeszcze musimy tego tutaj wstawić. I już mamy prawie wszystko. Bo ten duch nam starał się pokazać, jak te rzeczy oczyszczać z symboliki, która nie pasowała do tego rytuału. I teraz mamy naprawdę wszystko to, czego potrzebujemy. Teraz jeszcze. Jedna rzecz. Z tym... Da się do tego wejść? Nie, nie da się, to musimy wejść normalnie. Journal. I szukamy. Jest, mamy! Przecież tutaj jest cały rytuał wypisany, czyli tak. Na początek oko. The distant memory hidden in the melody of the shattered sun. Język? Numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5. Ale najpierw potrzebujemy znak wizji od ptaka, czyli oko. Odległa pamięć będzie chyba róg. Tutaj mamy numer 3, no ten wisiorek. Numer 4 i numer 5. Piątego nie mamy dalej. Obietnice ciała odkryte przez płomień. Czyli pierścionek. Czyli to jest wszystko to, co do tej pory mamy. Co byłoby po kolei. Więc tak.
Zaczynamy od oka. Trzeba dobrze to wyklikać. Jest oko. Mam nadzieję, że to zadziała tym razem. Oko. Dajemy róg. Mam nadzieję, że to jest dobrze teraz. Jest róg. Wisiorek. I pierścień. Jest! Zmieniło się coś. Drzwi się otworzyły. Dobra, to tam idziemy, to może być człowiek koza. Ale przyniosło nas to tym razem gdzieś. Nie wchodźmy dwa razy do tego samego portalu. I mam teraz... Dwa przejścia. Dobra, idziemy tam, gdzie chyba trzeba iść, bo tu mi się wydaje, że taktyczne lewo trzeba ogarnąć. Bo... Może nas człowiek koza gonić. Będziemy mieli zaraz powtórkę z Do You Copy. Taką dosłowną. Ale to nie jest taki typowy horror, tylko bardziej taka gra zagadkowa. Znaczy, podoba mi się to z jednej strony. A z drugiej ciekawe, jakby to wyglądało faktycznie, gdyby tu było więcej tego horroru, który by nam te zagadki utrudniał rozwiązywać. Chociaż dziękuję już bardzo za to utrudnianie. Dawno nie miałem tak, że musiałem czytać wszystkie strony wszystkich logów, które były w naszym dzienniku, żeby coś zrobić, bo jesteśmy już do tego przyzwyczajeni, że wszystkie gry prowadzą nas za rączkę, pokazują podświetlenie, tutaj idź, teraz idź tu, i to jest tak, jakby gra grała za nas, a tutaj wspomnienia. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Kurczę, chciałem popracować w takiej wieży obserwacyjnej kiedyś. Jeszcze ze Starlinkiem na dachu. Chociaż nie, no tutaj trzeba raczej obserwować i obserwować. Ej, zamknięte. O! Nasze światło, widok na jezioro, ale nie widać drugiej wieży, bo jest tutaj teraz słaba widoczność. Bezpieczniki powyjmowane, dźwignia wyjęta, także no nie działa to na pewno. Ale jednak otwarte, po prostu to było inne przejście. No. Wiedziałem, że wspomnienia wracają, ale one były tutaj parę dni temu już ogarnięte. Radyjko za to ciągle działa. Większość nocy park jest cichy. Ta praca jest zbawieniem. To jest Beware of Bears, okej. O. I mamy prawdopodobnie ostatni symbol, którego potrzebujemy. Chyba. Mi się wydaje. Dobra, to wracamy. Przynajmniej wiemy, jak ta wieża wygląda teraz. Chyba wracamy, nie? Czy coś jeszcze? Dobra, chyba wracamy. Tylko patrzyłem, czy nie ma przypadkiem jakiegoś portalu tutaj niedaleko otwartego, który mógłby nam pomóc, ale chyba nie ma. No to lecimy w takim razie prosto do... do tej chatki. Zobaczymy, co się stanie. Bo faktycznie, jest kilka endingów. Czy teoretycznie jest jeden. Ale chyba kilka zakończeń złych. O dziwo, człowiek koza ma nas gdzieś. Bo za pierwszym razem przyszedł, wkurzony. A może to tylko iluzja była cały czas? Człowieka kozy nigdy tutaj nie było? On tutaj jest jednak. Człowiek koza, ale to już nie jest ten sam człowiek koza. Szybki i zwinny, nie? Ej, ej, ej! Ty jednak jest szybki i zwinny. What was it for? What did I do? I kept her away.
Okej, zamknęło się. Czyli co, nie wejdziemy tam? Nie wejdziemy tam, ale... Jakby zmieniła się pogoda zupełnie. To tak, dla klimatu na koniec chyba. No tak, zmieniło się coś. I nie ma tego portalu tutaj. Czyli utknęliśmy w momencie, kiedy przeszliśmy za pierwszym razem. W całej tej pętli. I dopiero udało nam się z niej wyjść, gdy wszystkie składniki tej klątwy były połączone. Mam nadzieję, że się spodobało. Było to troszkę inne doświadczenie niż samo do Yukopi. Ale z drugiej strony fajnie fabularnie ogarnięte, tylko ściany tekstu do przeczytania i ogarnięcia tego, że miałeś, Przemek, cały czas napisane, co ma iść po kolei, a ty się dziwisz, czemu ci to nie działa. I sam duch chce nam podpowiedzieć, tu masz to oczyścić, ale czy to było po kolei? Nie było po kolei na pewno, bo najpierw zrobiliśmy co innego, bo pierwszy miał być oko skruka, a oko skruka dopiero wiedzieliśmy, że trzeba zrobić za trzecią podpowiedzią od tego ducha, ale w każdym razie widzimy się kolejnym razem. Mam nadzieję, że człowiek koza jeszcze nie raz zawita na kanale. A teraz żegnam.